Dzień dobry, a dzisiaj takie śniadanie, trochę późne, ale wleciało i to są po prostu moje wspomnienia wakacyjne. Zawsze jak są takie ciepłe dni, to na śniadanko, na lunch robiłem sobie tutaj sałatkę caprese. Dzień dobry, wpadliśmy z Wojanowicami na farmę dyń. Robimy dzisiaj zdjęcia, wyjdą mega. Będziecie mogli za jakiś czas zobaczyć w sklepie Wujana. Słuchajcie, tu robiliśmy zdjęcia w plenerze, a tam z tyłu jest taka fajna linka, z której można zjeżdżać. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Nowy, magiczny kubeczek, który pod wpływem nalania ciepłego napoju zmienia się w Wojanowice. Wracam z wiertarą. Byłem złotą rączką u ziomala. Musiałem mu w salonie przykręcić kilka mocowań różnych na suszarki, na... Teraz jadę do domu. Wracam, słuchajcie, i ogarniam film. To zawsze mówię na vlogu, muszę ogarnąć film, muszę złożyć, muszę dobrać. No tak, muszę, no dokładnie. Dzisiaj fajna sesyjka z panem Wojanem. Zdjęcia już wysłane do... Pewnie poszły już do druku. Więc się cieszę, bo wyszło całkiem fajnie. Nagraliśmy też filmy do niego na YouTube'a i wracam do domku trochę ogarnąć. Pokażę wam, jakie fajne kwiaty. Hejo, hejo, wróciłem do domu. Mam tutaj sztuczne kwiatki, pójdą do biura i te paprocie suszone, też posprejowane, wrócą do biura. One mega barwią, ale nie wolno ich tak dotykać. Te zaraz przytniemy. Zobaczcie, jak one super wyglądają. To są chryzantemy, słuchajcie. Na nie się mówi, kule mówią na nie. W sensie, o, zaraz bym złamał. Kule, zobaczcie, jakie one są piękne. One na pewno długo będą stały. One są coś w tym klimacie złocistych. Bardzo ładnie wyglądają. I zobaczcie, jak od Dąbrowskich dostałem takie fajne dynie do dekoracji. Myślę, że też super to będzie wyglądało. Ja bym zrobił nadjazd tego małego, z tych paproci jakiś mały, ale on się tak strasznie sypie, że to zaraz będzie wszystko pobarwione. No, a z tego będziemy robić ogromną dekorację w biurze. Dobra, podcinam je i zaraz do was wracam. Zobaczcie, tak fajnie wyszło. Nadia odkupiła ode mnie już, ile? 10 gałązek? 9 i jedna. 9 i jedna uszkodzona. 8. Zwrot pieniędzy zaraz będzie. No ale fajnie to wygląda, tym bardziej teraz dynia pomarańczowa. Troszkę te mogłyby być jaśniejsze, bardziej pomarańczowe. Nadia też to zauważyła, żeby takie bardziej przypominały dynie, a nie jakieś takie jabłka. Ale wygląda to całkiem fajnie, te się sypią. Zawiązaliśmy je w wielki worek na śmieci, szarą taśmą zawinięte, żeby się nie sypały tak. I tutaj te chryzantemy, jak na grobach, u nas na okrągłym, wielkim stole. Karol mówił, że jak jeden listek wypadnie, to one się zaczną sypać. I też tak z jednym mam. Już tutaj cały czas się sypie, więc trzeba na to uważać. Ale są świeże, świeżutkie. Fajnie to wygląda, daje trochę koloru. One są takie złociste, takie miedziane, ale wyglądają całkiem fajnie. Jak nagrywałem w szklarni film, robiliśmy zdjęcia, nie wiem czy pamiętacie, to jeszcze w ogóle nie urosły, a teraz minęło parę tygodni i zobaczcie, efekt jest fenomenalny. Dajcie znać w komentarzach, czy wy lubicie cięte kwiaty, czy takie bardziej doniczkowe. W ogóle chryzantemy są fajne doniczkowe, bo jak się namoczy w wiatrze z wodą, w takiej wielkiej misce i się nasączy je tam przez godzinkę, no pół godzinki do godzinki i one tak nasączą tą wodą, to bardzo wtedy długo stoją i nic z nimi się nie dzieje. No, to jest właśnie ten uszkodzony. Teraz wyjdę na złego. Mogłaś go nie brać, słuchaj? To by nie był uszkodzony. Nie, ale ja uważam, że super cena 2,50 za takie coś. Naprawdę, świetno. Nie wiem, co te dynki robią tutaj na tarasie, ale wpadłem po wieszak, bo Karolina będzie nagrywała film z Bortumbi, zaraz wypakujemy z Nadią rzeczy. No i przyznam wam się, że w tym roku na tym tarasie siedziałem może raz.
i to było w marcu. Więc te poduszki też wylecą do garażu, żeby tutaj nic im się nie stało. Ale kiedyś z tego, wiadomo, nie mieliśmy działeczki, to korzystaliśmy tutaj. Darek tak pięknie tutaj udekorował i ja byłam przekonana, słuchajcie, że to są jabłka, a tutaj mi mówią, że to są dynie. Ja naprawdę myślałam, że to są jabłuszka, tak z daleka wygląda jak jabłuszka. No pięknie to wygląda jesiennie. Także zmieniamy sobie tu co chwilkę, coś się dzieje. Tutaj, słuchajcie, born wypakowany. Już tutaj znawiążyłyśmy buty. Niektóre rzeczywiście mi się bardzo, bardzo podobają. Niektóre są za małe, niektóre są ok. Szczególnie, wiecie, te w czubek muszę pomierzyć, zobaczyć, które będą dla mnie odpowiednie. A ja dzisiaj co zrobiłam? Zrobiłam księgowość, także to jest moje, słuchajcie, osiągnięcie. Cały dzień bez makijażu, no make-up. I muszę wam powiedzieć jeszcze, że próbowaliśmy to ciasto z Tikeya i było okropne. Nie smakowało nam takie w ogóle. Nie, no nic ciekawego. Lepsze można znaleźć w każdej piekarni. Robi nam straszne zamieszanie w domu. Barwi nam wiele rzeczy. No i niestety, Nadia, co tu się wydarzyło? Nasz piękny dywan. Kurde, zobaczcie, Nadia tu walczy różnymi sposobami i sobą i w ogóle, ale chyba będzie ślad. Kurczę, te barwiące rośliny. A tu kwiaty, których nie znoszę i Darek o tym dobrze wie. Oczywiście on uważa, że są piękne. Ja uważam, że są grobowe. I robi mi chyba ta na złość. Wiecie, powiem wam tak, jak widzę róże i takie tego typu kwiaty, to on robi mi na złość. Żebym się wkurzyła. Przygotowuję się pod film i powiem wam, że bardzo mi się podoba ten plecak. Takiej fajnej wielkości. I ta pszczoła, podobna pszczoła jest mojito. Pszczoła czy jakiś inny robaczek, już nie pamiętam, ale naprawdę fajnie to wygląda, powiem wam. Bardzo fajnie. Także wieszam teraz rzeczy. O Boże, ta sukienka mi się powtórzyła. Ja. Nie, w granacie była. Zielone nie było. Wieszam teraz te rzeczy pod film na wieszaczki. Darek przychodzi, ja mówię, co tam? Już prawie pierwsza. A Darek mówi, głodny jestem, nie jadłem kolacji, umrę. Chciałam cię jedną rzecz zapytać, kochanie. Zobacz, wezmę sobie kremową gorgonzolę. Zrobię sobie taką bagietkę z kremową gorgonzolą, a na to orzechy włoskie. I na to jeszcze koleję miód. Ja mam jedno ważne pytanie. Dzieciństwo to jest. Sorry, ja nie wiem, kto w dzieciństwie jadł gorgonzolę. Chcę zapytać, czy ty mnie w ogóle kochasz? Na groby już się zbliża. Właśnie chciałam powiedzieć. Takie żarciki my w domu. Mówię, nie wyciągaj tylko jednego, bo Karol powiedział, że wypadnie jeden, wszystkie wypadną. Chyba, że chcesz mi zrobić na złość i pociągniesz po jednym. I ona tak... Żartujesz sobie, takie brudzące kwiaty mi tu przyniosłeś? No nie brudzą, to są kochające kwiaty. Jak się kogoś kocha, na grób mu się zanosi kwiat. Ja nie chcę żadnych tu grobów. Dziękuję ci bardzo. Pachnie przez... Walą, przestań, chryzantemy. Walą grobę? Przestań. Nie dogadamy się. Ich biznes. Ale kup od nich coś innego, kup od nich Eustomę. Kup coś ładnego, kup coś ładniejszego. Eustoma stała, 3 tygodnie nam stała Eustoma. Miedziane kulki. Trzej, bądź po dziecku. Brązowe, brąz tutaj wyczuwam. Brąz i złoto. Taki aż mosiąc prześwitla. Co ty czpałeś naprawdę? Darek jest, się cieszy, sam, on jest zadowolony z siebie, słuchaj, on jest tak z siebie zadowolony, a jestem tak niezadowolona, z tych kwiatów są okropne. Te, dziękuję bardzo za ubrudzące. Ja ci nie ubrudziłem tego, to mam tylko Nadia. Ale przyniosłeś to coś do domu brudzące, Boże. Ja, no, już ja zadzwonię do Karola. Wiesz, ja osobiście napisałam, że tak... Słuchaj, zadzwonię do Karola i powiem zero mu, róż, zero chryzantem, zero grobów, zero brudzących, chcę tylko ładne kwiaty polne, które stoją. Tulipany, gipsówkę, słonecznik, też... żadnych lilii, bo lilie też brudzą. Słoneczniki wszystkie już kupiłem, nie mają. Ojku, dobra, ja uciekam. Idę sobie poleżeć na mojej macie, a ty tutaj zostań z widzami. Dobrze, musiałam wam to pokazać. Kremowa gorgonzola, orzeszki, miód z ananasem.